Dobra, to ja idę się wysrać, zaraz wam poopowiadam kilka rzeczy. No, jeszcze znowu tak jak ostatnio, Q&A z dinozaurem. Zadawajcie pytania. Hello. A gdzie to czy działa? Pytania do, a dinozaur ma taki Śmieszne. głos, iluj. Nie podoba ci to, wypije, przej. Mastery dostał jakąś zmianę na W. Coś dostał, no ale nie widziałem. Jaki planuje samochód zakupić? Mazda 6 Sedan czarną. Mogę streamować na YouTubie tylko właśnie takie Q&A, ale nie mogę na przykład grać żadnej gry na YouTubie. Jak zostać sportowcem? Wbij Challengera na Łeście. Graj sobie tam przez długi czas. I ktoś cię znajdzie po prostu. Wczoraj mi Izabela przyniosła placki zmieszane od teściowej i mi je zjadła. Nie dała mi ani jednego. Żal. Spartiatik! Co do emotek, patrzcie, jest na przykład taka emotka. O, jak dałeś donate'a, pyk, taka emotka. Ja z dolarami zamiast oczu, nie? Generalnie pokcząp. SPX Heist, tak się to będzie nazywać. Naleśniki z przepisu mojego. Pamiętaj, no kiedyś zrobimy. Co wy na taki format na streamach za jakiś czas, powiedzmy. Gotowanie ze Spartiatixem. Kozacki czy słabe? Pokcząp czy gówno? Czy pokcząp? Byłoby nawet zabawne, powiem wam. Gówno? A wypieprzyć ci w głowę? Nie interesuje mnie nic, Batanie? tylko jak to płacić. Zupka chińska? Powiem ci tak. Ja bym to zrobił takim, wiesz, tak jak ja robię gówno rzeczy, więc zupka chińska? Tak. Zrobiłbym takie coś w gotowaniu ze mną, ale to byłaby moja zupka chińska. Trochę mojego brata, ale moja. Ja bym powiedział, że moja i luj. Nie dostanie kredytów. Ale pokazałbym, jak powinno się jeść zupki chińskie. Tak naprawdę. A nie jak szmaciarz, ty kupujesz sobie gówno z papierka, a po 15 minutach. Co jest? Ja coś jadłem, bo nie pamiętam. Gościu. Gotowanie ze Spartiatixem? Szczerze? Kozacka opcja. Na pewno kiedyś trzeba będzie zrobić kebaba w stroju kebaba. Na streamie. To też trzeba. Jak wy macie jakieś pomysły, czat. No to piszcie do mnie, nie wiem, na Facebooku, na fanpage, jeżeli coś ciekawego, no bo są widzowie, którzy często tam wysyłali fajne rzeczy na fanpage do mnie, a ja to czytam i mówię tak, uuu, fajny pomysł, fajny pomysł, widzu. Szkoda, że u Majkuta był tydzień temu. Nie. Akurat się tak nie zdarzyło, bo wy nie macie fajnych pomysłów. Ale jak będziecie mieli, to piszcie do mnie na fanpage. Wasza kreatywność plus moja pajacerka równa się... Pokcham stream. Dobra, grajmy. FX Tiki Kubona. Ale, bo tam napisałeś coś mało znaczącego na czacie. Ale co oznacza twój nick FX Tiki Kubona w dupę? Jakie tiki ma Kubon? Nerwowe jakieś w dupę? Nie wiem. Możesz tak jakby przedstawić genezę swojego nicku FX Tiki Kubona? Co to w dupę znaczy? Nie wiem, wysłałeś mu do najtop. Tak zrobił? I tu powiedzieli, o, ale ja tik miał, widziałeś? FX Tiki Kubona. I luj, nie? Albo nie wiem, dostawał od Riven na top i Irelium. Tak, wiesz, robił, albo nosem wciągał jakoś powietrza za dużo i mówisz, o, ale robi FX Tiki Kubona, bo tik, nie? Nerwowy. No nie wiem, przedstaw genezę tego niku, a brwiami... Kurde, to było prostsze niż myślałem. A muszę... Jest jakiś film na YouTubie? Nie wiem, Tiki Kubona Compilation? Tiki Kubona Highlight? No nie tak od razu, trochę fail. Może A, pomyśleć robi tak, ten. macie Akurat to rację. przesadza fajnie. No, widać, patrz, a jak patrz, patrz na tego jego oczy, jak tak. Widzisz tam jego minę? No ta, robi tak, robi tak. No i teraz zawsze jak będę widział Kubona, to będę się mu gapił na brwi. Dzięki mordeczku z czatu. Pokażę wam coś. To jest Kubon. To jest Kubon, tak, patrz. FX Tiki Kubona. Kiedy zgolisz brodę, gościu? Zobacz. Się skróciłem. Widziałeś na poprzednim streamie? Pokażę ci, patrz. Teraz mam taką brodę. Tu miałem taką, widzisz? Widzisz różnicę między tą brodą a tą? W dupę, ty mnie pytasz, kiedy zgola? Króciutka teraz, idealna. Jeszcze mucha mi tu szmata lata! A, pokażę twoje motki. Jak powiedziałem szmata lata, to mi się przypomniało. Jeden widz. Sokół, dokładniej, który już kiedyś robił emotki. Robił nowe emotki, więc chętnie pokażę. Takie emotki zrobił, patrz. To
Ta moja morda, no nie wiem co to jest za emotka, ale no taką zrobił, o, bez brody, ja. To jest, bo to jest cała emotka, te dwie emotki to jest cała emotka, że to jest chłop bez brody równa się krowa bez ogona, o. Rozumiesz? Tutaj jest spadaj szczawiu, bo jest góra i szczaw spada w dół, a ta emotka to jest szmata lata. Szmata tu i lata, nie? Dawa jakieś dymy, bo Kubon na swoich tikach ma 1800. A powiem ci tak, no gdybym ja streamował i grał zawodowo już 43 lata, tak jak Kubon, to bym miał też 1800. No ale nie robię tego tak długo. Mam więcej widzów od Lecha. Może ostatnio za słabo lizał jaja Izakowi. Co ja powiedziałem? Za słabo ostatnio się przykłada do streamów. O! Boże święty, w dupę, ale mi się... No podobnie, brzmi podobnie zdanie. Ale szczerze, nie wiem nawet co ten Lech robi. Jedyne co słyszałem o Lechu, i pewnie też, to że Lech to jest jak trochę brat Pudziana, nie? Nawet nie wiesz jak ma na imię, a wiesz kto go wybił. Ja pierdzielę w dupę, to drameczka się zaczyna. Siema mordo, Stefan jestem. Dobrze, i jeszcze może żeby wszystkich wyluzować, to mam taki specjalny dowcip 2 na 10 dla wszystkich. Skąd gracze biorą wodę? Z ekranu. Ja pierdzielę w dupę. Czy ktoś potrzebuje sprajta, żeby popić suchara? Nie? Doskonale. Sprajcianka? Wspaniale. Potężne lokowanie sprajta. Już tłumaczę zasady. Mamy dwa stoły. Stół pierwszy i stół drugi. Musiałem. O kurde, w dupę, ten żart był jeszcze lepszy niż tamten. To chyba taką całą beczkę teraz Sprite'a trzeba wypieprzyć, żeby to podlać. Jak jest większe stężenie powietrza przy F, to po prostu daje przeczucie zimna, bo... Nie? Nie wiem. Nie, bo słuchajcie, bo jak powietrze wywracuje, nie? I jest po prostu w dużej... Jak jest O, widzisz? Ty sobie myślisz, że Minecrafter, a zobacz jak zabłysnął w teleturnieju. Intelektualista po prostu, debilu. To jest właśnie podwójne oblicze człowieka. Złapcie klimat. Gaszę wam światło. Gasi światło, klimat robi. No i piękny tybiczek. Daniel mógł poprosić diabła bądź szatana o to, by w jakikolwiek sposób pomógł. Diabła bądź szatana i loj. O kurde. Hala Arena Poznań. Natomiast gdy odtworzymy ten fragment zapowiedzi walki Rafonix vs Magical, możemy usłyszeć. A, że od tyłu. A, od tyłu, tak. A mówiłem, że ktoś puścił mu nagranie Magicala od tyłu. Przewidziałem to. Tak działa każda przepowiednia przecież. Opal Rafon gratuluje zwycięstwa. Pozdrowisz Elizę i Michała 10 zł. Na złą parę. Jak ja mnie psuć klimatu. Konkretne są te filmy. O, zobacz. Magical teraz takie rzeczy robi? Ja 7 miesięcy temu to robiłem. Gościu, jestem 40 tysięcy kroków przed wszystkimi, zobacz. Zobacz. Jestem opętany. Coś tam o diable nawet było, także wiesz. Bo sprzedałem duszę diabłu, żebyś tu był, więc nawet nie jesteś tu z własnej woli. A, takiego typa chciałem wam pokazać. Co tak dziwnie trochę wygląda i mówię. O, pokażę wam. Taki typek jest. Poczekaj, bo ty możesz nie wiedzieć o co chodzi, on się nazywa Czarny Bez, ale zobacz, on tak wyglądał. Siemacie, bardzo długo zastanawiałem się... Niestety, choroba się nie zatrzymała. Nie. Ja pierdzielę, nie, żartuję. No to tylko tyle chciałem wam pokazać, nawet nie wiem co on robi. A to co to jest? Twardy brzuch, musi jak najszybciej trafić na stół. Zabieracie go jako pierwszego, zaraz za wami pojedzie góra raz... Jaka umalowana w ogóle ratowniczka medyczna, ciekawostka, Boxil. Z Kingą. A, kojarzę ten program chyba. Co ty robisz? Przecież ona jest czarna.
Teraz jest czerwona. Mam jednego lekarza na wszystkich poszkodowanych. Co ty robisz? Ty, że ona jest czarna, czemu jej pomagasz? Rozumiesz, co chodzi? Powinieneś zająć się ciężarną. Babcia już nie usłyszy, jak grasz. Jaka gra aktorska? Babcia już nie usłyszy, jak grasz. Ten jak się wczuł, ty. Analiza? Cały czas asystolia. Babcia, rozumiem, skrzypcami ją budzi. Jest migotanie. Defibrylacja. Widzisz, dzieciak wymyślił nową technikę medyczną. Tak gówniano gra na skrzypcach, że aż babka wstała, żeby go uciszyć. Co jest? Dobra, kontynuujcie masaż. Aha, to jednak umarła. Kuba? Ej, mały! O co tu w dupę chodzi? Ty, się wczułem już w fabułę, ale czemu taki krótki shot, który nie pokazuje reszty? Halo, pogotowie ratunkowe! Zamknij mordę! Co ty robisz? Zostaw ją! Z jakim prawem wchodzisz do mojego domu? Trzeski! Spokojnie! Trzech typów przepchnął z drzwi do środka pokoju! Jak to możliwe? Z jakim prawem wchodzisz do mojego domu? Trzeski! Spokojnie, nie przecież. Pani profil. Miał kłopoty, po co ci to? Po co te dyskusje? Policja już jedzie, zaraz się nim zajmie. Pięknie, będę miał zakładników. Hollywood. Nie zrobimy nic bez pana zgody. Zabij mnie, ja i tak się wyprowadzam. Zabij mnie i tak się wyprowadzam? Wiem, że nogami do przodu chcesz się wyprowadzić. Jak ono na imię? Zbigniew. Dla przyjaciół Zbigniew. A co? To nie Zbigniew. Ty wceluję bronią. Zbigniew. Dla przyjaciół coś tam. Ja nie żartuję! Panie. Co ty się jak na imię? Życie jest piękne. Sznurówki się panu rozwiązały. Nie ze mną takie numery. A co chodzi z tymi sznurówkami? Co się tu dzieje w tym programie, ty? Kurde, on nawet naboi nie miał, a zabiłby się. Dobra, czekaj, to była druga część, to teraz trzecią oglądamy, dalsza część. Ale serial jest oglądany. To się okazało, że to zapalniczka. Kiedy ona ubrała? Będę się pozbierać. Dupę kula. Ej, wszystko... panie, sznurówki pan zawiąże, bo dwóch pacjentów będzie. Dobra. Pani jedzie z nami. Ale czy z nim wszystko w porządku? Będzie dobrze. To ja tylko wezmę walizki. No chyba pani żartuje. Nie wrócę, tu. Walizki w pogotowiu. No i karetką. Dziecko napieprzyła, żeby karetką i walizki przewieźli. Okay. Dobre. Dobry trik. Mogę tak zrobić, jeśli się nie przyprowadzał. Dobra, dawaj dalszą część, bo się wkręciłem. Zleciał nam prosto pod nogi. A mówiłem zawiązywać sznurówki. Dobra. Rozumiem, że ten typ spadł ze schodów, bo sznurówek nie zawiązał i dlatego... Zwichnięcie biodra. Co tu się dzieje? Zwichnięcie biodra, wiesz, te... Magikal kopnął, złamał se nogę na biodrze, teraz ten z biodrem coś. To chyba jakaś przepowiednia w ogóle. Duszę sprzedał szatanowi. Albo diabłowi. Albo Lucyferowi. No szkoda, że Zbyniu nie zabił tam wszystkich. Według mnie byłaby ciekawsza fabuła. Jakby fajne by było, jakby Zbyniu wszystkich zabił i wiesz, uciekł gdzieś, nie? I następna część filmu, jak po lasach biega. Zbyniu z gołą klatą po lesie biega, wiesz, jak Rambo. Bez butów by chodził, żeby nie wiązać butów na wszelki wypadek. Poznałam go miesiąc temu na portalu randkowym. Grzesiu nie jest jego synem. Aha! Wydawał się miły. Nie miał nic przeciwko Grzesiowi. A potem nagle go uderzył. Miesiąc udawał, że lubi tego dzieciaka, a potem mu bombę. Nie wiem, śmieszy mnie to jakoś, jak ona to mówi. Bierny Grzesiu, szkoda mi go jednak. Szkoda mi Grzesia. Zabieramy pacjenta. I Grzesia do Biedronki wywiozą. Przetopią go na czekoladkę. Dzień dobry, Artur Góra Pogotowie. Proszę się odsunąć. 20 minut na was czekałem. Niemożliwe, jechaliśmy 6, sprawdzałem. Daj spokój, szykuj monitor i w płucie. Tętno i oddechu. Ten typ leżał w takiej kałuży krwi, czy mi się wydawało? Typ już się wykrwawił w dupę, po co oni przyjechali?
Ty, po co oni przyjechali? Jeszcze dziadek jakiś. Dywan to jest? A po co komu dywan z krwi? 20 minut na was czekałem. Niemożliwe. Wstać! Ukradłeś portfel ojca. Co? Przecież nic nie zrobiłem. Olej go, młody, skup się, bo w dziurę wjedziesz. Dobra, dzwonię na policję, nigdzie nie pojedziesz. Rudy! Starego mu okradł ratownik. Pewnie Magikala też tak kupiłem przylitą na ringu. Przyjadą. Kolombo! Pacjent powinien natychmiast trafić do szpitala, rozumiesz? Od tego zależy jego życie. Oskarżę was o kradzież. To ja pana oskarżę o utrudnianie pracy funkcjonariuszom publicznym i o narażanie życia pacjenta. Kolombo. W ogóle o ojcu? Ciekawe, czy ukradł w dupę. Dawaj dalszą część. W tym klubie na Kubusia Puchatka. Ej, co jest? O portfelu gadaj! Dobra, zaraz tam będziemy. Halo, słyszy mnie pan? O, człowiek ryba. Co tu robi człowiek ryba? Ja pierdzielę. Ja zostanę bana zaraz. Dusi się. Halo, człowiek ryba się dusi. Czy mnie pan? Żwana. No wiesz, co masz robić? O kurde, ma nawet mordę jak rekin. O kurde, w dupę. Ty... Zdejmuj głowę, żeby nie zrobił sobie krzywdy, a następnie podejmę relami. Tak, akwarium go. Ale nie. Środki przeciwbólowe, płyny. Ale to jest zwykłe omdlenie, tak? Czy pani, tego nie wiemy. Musimy jechać do szpitala i zrobić na ten już się na portfel czai. Ratownik. Szef mnie nie puścił. Nie żyje. Hej, hej, hej! Co to za obce koty? Maja! Bo znowu. Widziałaś kama? Jak szczerzą gły? Ja pierdzielę, co jest? Przyjaciółka Maju. Magika lopętany. Ten wygląda na spryciarza. Nie bolało? Wynocha! Spryciarzu, spróbuj ty sprawdzić ręce. Ciśnienie. Jak ona na mordę robi. Spryciarz się skrada. Patrz. No to jest właśnie kama dziecko, proszę. Środek od 2 lat. Te dzieci karmi LSD jelą. Ty, ale ciekawe, ile zapłacili takiej aktorce, żeby tak grała. Wyobrażasz to sobie? Musieliby dużo chyba zapłacić, nie? Jak on się czuje? Mogło być lepiej. Co moja siostra? Może maruje po prostu. Nie no. Posłuchaj, Maju, jesteśmy tutaj po to, żeby ci pomóc. Ktoś napisał... Jak ona pod to łóżko wlazła? Nie zatrzymali jej? Ci ratownicy są tacy, że wiesz, oni na wszystko pozwalają, no nie wiem, o co chodzi. No jak ona pod to łóżko niby no to tablicy, że majać pa. No na tej... Ty, oni te babeczki jedzą. I widzisz, dyrektorka jadła babeczki, ty odpieprza, oni mają babeczki chyba z jakąś... Nie wiem, marihuaną. Pani dyrektor? Babeczki z Czech i jelo. Proszę uważać na nóż. Ja tylko chciałam, żeby one zostały na dłużej. Może prochy starego dodała, serio. To zeznasz na RIP? A lag był? No ja mówię, chyba prochy starego dodała do babeczek. A ja dziękuję bardzo streama. Serce motocyklisty. Dziękuję za dotację. Dawca zwłaszcza, porypany. Dziękuję za subskrypcję. Jutro, jeżeli jutro się odpalę, prawdopodobnie tak, to premiera emotek. Trzymajcie się. No. A ja spieprzam ty. Pyk, pyk, pyk. Nowy ending taki osoba. Pyk i pyk. Spieprzam, dobranoc. Śpijcie dobrze. Powiedz mi, skąd on się tutaj wziął? Czy w dżungli, czy gdzieś indziej? Czy wychował się gdzieś, czy u kogoś? Może raczej coś, dzień się potwora. Co dzień ćwiczył swoje pazury, strugo swoje zęby, dzień to robił. Patrz, on wygląda o tak, tak, tak. Zabija bez litości wszak. On zabijał łyby.